dobry wieczór. 22:05 za nami, Seks Wyszukaj, Żenia Aleksandrowa, Piotr Cywiński i nasz gość specjalny dzisiaj, Piotr Jor Grabowski. Dobry wieczór. Psychoterapeuta, psycholog? Nie, akurat nie. Akurat nie. W każdym razie psychoterapeuta, osoba, która dzisiaj z nami będzie rozmawiała o seksie analnym. A w związku z tym, że o seksie analnym, to zaczynamy z dupy strony, więc od wydarzeń, które będą w najbliższym czasie. Dzisiaj mamy który marca? 29 marca. Dobrze, to dzisiaj to już w takim razie możemy sobie odpuścić. Nieseksualnie 31 marca przegląd kina rosyjskiego. Nie interesuje nas. 31 marca. O proszę, trzeci festiwal świadomej pracy z ciałem. Zaczyna się w piątek o 17 i odbywa się w Gdańsku. Proszę, jaka informacja. Urodziny kolegi to też was nie interesuje specjalnie. A 1 kwietnia benefit. Pierwszy benefit na Paradę Równości w Pogłosie. W sobotę o 17:30. Nasz gość zresztą, jak widzę, zapisał się już na to wydarzenie. Co tam będzie, Piotrze? Tak, będę tam grał z partnerem Dunajewem fragment materiału, więc zapraszam. No i proszę. I w ten sposób kółko analne się zamyka. My z dupy strony zaczęliśmy. Żenia przygotowała muzykę, którą puścimy oczywiście od tyłu. Zapraszamy. Słychać mnie? O, teraz mnie słychać. Mamy dzisiaj na tapecie taki temat dosyć... Fajny, mi się podoba. Zapowiedziałeś, że tabu. No tak, no tabu, no. Kurczę, tabu tak naprawdę chyba już od zarania dziejów. Bo oczywiście, no pamiętamy czasy rzymskie i greckie, gdzie teoretycznie seks analny był taki normalny, popularny i standardowy. Natomiast potem to się zaczęło zmieniać i nagle okazuje się, że wcale już tak fajnie nie jest i ten seks analny, no jednak, no jest tabuizowany. Myślę, że w naszym towarzystwie tego tabu nie ma, natomiast faktycznie nadal wiele praktyk seksualnych, a ta w szczególności, jest obłożona tabu i dużym napięciem społecznym, tak? Przypomina mi się w tym momencie ten przekaz związany z odbytem jako wrotami do piekieł, prawda? Nie wiem, czy kojarzycie taką nie. Koncepcję nie. Przez jednego z księży. Czasem piekło, to prawda, ale tak. To po ostrym jedzeniu i to wszystko. Czasem piekło, czasem bolało, a czasem nie. I faktycznie wokół seksu w ogóle, to wiemy dobrze, jest dużo napięcia, a wokół seksu analnego jeszcze więcej. Ale to jest... szalenie trudne teraz wprowadzić temat, dlaczego to jest tak wielkie tabu, tak? Z mojej perspektywy najważniejsze, co w naszej kulturze przebija, to jest to, co jest mocno związane z biologicznymi funkcjami związanymi z odbytem. Oraz kulturowo fokus na seks genitalny, prokreacyjny. Prawda? Mm-hmm. To jest podstawa. No tak, to jest seks, który nie prowadzi do prokreacji. No tutaj... Chociaż jest taka możliwość. Naprawdę? Nie, no to jest dosyć ważne w kontekście tego, że ja jako edukatorka seksualna muszę o tym powiedzieć, że seks analny nie jest formą antykoncepcji, a często przez młodzież jest stosowany jako forma antykoncepcji. A niestety w takiej sytuacji, jakby przy na przykład wyciąganiu członka z odbytu, jest możliwość spłynięcia tej spermy, jeżeli mówimy o seksie bez zabezpieczenia, do pochwy. I minimalna szansa na ewentualne zapłodnienie jest. Nie traktujmy tego jako formę antykoncepcji. Że nie wspomnę o tym, że jak sperma spływa z odbytu do pochwy, to może się okazać, że również zakażenie się wda i będzie paskudne. A to już jest osobny temat, tak. No dobra, ale to tak. Czyli co, seks analny jest brudny. No bo właśnie, tak? Nieczystość. Te wrota, bo dokończ, o co chodziło z tymi wrotami. No do szatana. Przecież to stamtąd szatan się wydobywa. A to może dlatego, że tam tak ciemno jest. No. Ja słyszałem, że szatan z karku wyskakuje, ale wygląda na to, że niektórzy z tyłka. Myślę, że koncepcje zawsze są tam, gdzie jest najciemniej. Dobra, to ja wiem, gdzie jest najciemniej. Są tacy panowie, którzy chodzą w sukienkach. U nich pod sukienkami na pewno jest ciemno. Dobrze. Powiedziałaś dwa słowa na temat młodzieży, która traktuje seks analny, potrafi traktować jako formę antykoncepcji. Znowu, z mojej perspektywy, jak gdyby seks analny jest przyjemnością, więc jakby antykoncepcyjnie go w ogóle nie traktuję. Natomiast z tego, co ja się orientuję, też właśnie po to, żeby móc uprawiać seks w ogóle, jest uprawiany seks analny, zwłaszcza w niektórych krajach, jako forma zachowania dziewictwa. No tak. Ale... proste. No ale to nie jest... to nie jest rozwiązanie. No, czy ja wiem. Dlaczego nie z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście kulturowo
kulturową, jakby to dziewictwo jest mocno zakorzenione i trzeba je teoretycznie mieć. No to chyba jeżeli lepiej w taki sposób dziewictwo niż... jako deflorację, nie? No tak, 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 oczywiście. Tak. Nie jako aktywność seksualną, jako taką. Ale właśnie, tak, jakby analny seks, seks analny, analizm kiedyś. Ja dzisiaj w ogóle z ciekawości przejrzałam stare książki Starowicza, jakieś wydanie seksu partnerskiego i seksu nietypowego. Na okładce jest takie 6-9. Seks nietypowy. Nietypowe. Tak, tak, bo to jest, są wydania lata 70., 60., tak? W związku z tym przejrzałam w ogóle, jaka tam jest lista tych nietypowych zachowań seksualnych. No i przecież seks analny należał, po pierwsze, kiedyś, jeszcze wcześniej, jeszcze dużo wcześniej, to dewiacji, tak? Później został skreślony z listy dewiacji i został jakby zmieniony na zachowania seksualnie jakby nietypowe. I dlatego ta książka się nazywa Seks nietypowy i ta nazwa analizm, w ogóle jak to brzmi, nie? Spotkaliście się z takim określeniem analizm i jakby były wyszczególnione opcje, dlaczego ten seks analny ewentualnie można uprawiać. To wiecie, o co chodzi. Dlaczego? No Piotrze, dlaczego można uprawiać seks analny? Skoro przeczytałaś, to... Nie, no bo się śmieję, bo tam jakby to było, przykład był taki, że uprawia się seks analny dlatego, że na przykład nie można uprawiać seksu waginalnego, bo kobieta ma miesiączkę, nie? No to wtedy uprawiamy seks analny. A, w ten sposób. W taki sposób, nie? Albo jeżeli kobieta ma zbyt luźną pochwę, w związku z tym można dodatkowo stymulować ją analnie, to wtedy nie jest taka... No to się akurat jedno i drugie w sumie do pewnego stopnia się zgadza. To może być wybór praktyki seksualnej, która jest bezpieczna z innego punktu widzenia, tak bardziej komfortowa dla obydwu stron, czy bardziej atrakcyjna dla mężczyzny penetrującego kobietę analnie, dla jego przyjemności tak naprawdę w dużej mierze. Tak, tak, tak. Ja tutaj reaguję na te wskazówki. Trzeba pilnować Piotra, bo patrzy na żenie cały czas. No nie mogę się napatrzeć. Ten wzrok, to jeszcze mikrofonu pilnujemy. Więc wydaje mi się, że jakkolwiek możemy ironizować te stare przekazy, to one mają też sens. Bardziej dyskusyjne jest dla mnie, co jest, jak to nazwałaś, jakie to były praktyki seksualne? Nietypowe. No, więc właśnie ta granica typowe-nietypowe jest dyskusyjna, prawda? Bo jeśli coś jest typowe, to osadzone w pewnym paradygmacie poszukiwań seksualnych, tak? Jeżeli spojrzeć na praktyki seksualne na Dalekim Wschodzie, to tam praktycznie wszystko było... Nietypowe? Typowe. Okej. Okay. Tak. Czy dla nich typowe, podejrzewam, a teraz Europejczyków właśnie nie, tak? Dla nas to, co do pewnego momentu było bardziej typowe, no to na pewno nie seks analny, prawda? W naszym kontekście kulturowym. Natomiast wszelkie praktyki seksualne, w tym analne, były eksplorowane już od wielu, wielu, wielu wieków w różnych kulturach. I to z tej perspektywy patrząc, to wcale nie jest nietypowe. A powiedz w takim razie, Piotrze, czy dziś można by powiedzieć, że seks analny wszedł do mainstreamu, czy nadal do niego tylko wchodzi? Na salony! Na salony też. No kurczę, trzeba się wybrać, gdzieś na salony trzeba gdzieś pójść. Ale ja, nie, tak się śmiejemy, ale z drugiej strony wydaje mi się, że my tak się śmiejemy tylko dlatego, że w naszym jakby kręgu tak jest, ale w takim kręgu szerszym tak wcale nie jest. Ten jednak seks analny budzi samo hasło. Na przykład dzisiaj mówiłam o tym u mnie na uczelni, że no, dzisiejsza audycja będzie o seksie analnym. No to nikt w ogóle o nic nie zapytał. Zazwyczaj jak ja mówię, o czym będzie audycja, to są jakieś pytania, jakaś dyskusja, ktoś mi coś podpowiada, a tutaj, no tak, seks analny. Okej. Okay. Więc wydaje mi się, że chłopaki tutaj za wcześnie się ucieszyliście, że na salony. No to może jeszcze trzeba nad tym popracować, temu ma służyć ta audycja. Czego ile dziś procent posłuchamy, w ogóle, tyłu? Ktoś wie, ile procent... co? Czego dziś posłuchamy od tyłu? A, czego dziś posłuchamy? No tak. Czas tam mija, zagadaliśmy się i koniec. Ta piosenka już nigdy nie będzie taka sama. Backstreet Boys, I Want It That Way. Też dociska... No proszę, jak się towarzystwo rozgadało. Tutaj prostata dociska, tutaj pochwa dotyka, porównujemy odbyty, męski, damski. No i co wam wyszło, kochani? Co wam wyszło? Jaka jest tutaj różnica? Tutaj dyskutowaliśmy na temat różnic. Wiesz, no ja nie mam męskiego, to nie wiem. No ja ci pokazywałem przecież. W ogóle teraz się przyznamy, że mamy te same upodobania, widzę. Tak jest, literatura nas połączyła, nasi drodzy. Wszystko tylko? Jasne. To ważne pytanie. Książka kupiona przed tym, jak się spotkaliśmy, także tak okazało się. Tak jak już wyszło. Pozornie, znaczy
podstawowa informacja dla wszystkich jest taka, że wszyscy mamy odbyt i on wygląda tak samo, tak? Budowa jest taka sama. Natomiast siłą rzeczy, z racji różnic anatomicznych, inaczej układają się te wnętrzności, tak? I w inny sposób reagujemy na różne bodźce. W związku z tym, ogólnie rzecz biorąc, czy jest to penetracja w seksie homoseksualnym, czy jest to penetracja w seksie heteronormatywnym. Teoretycznie możemy założyć, że wszyscy odczują tę samą przyjemność, czy będzie to mężczyzna, czy kobieta. Z mojej perspektywy jest nieco inaczej, chociażby dlatego, że mężczyzna punkt G ma nie gdzie indziej, a właśnie w odbyciu. Ale to czekaj, kobieta chcesz teraz powiedzieć, punktu G nie ma. Chcesz powiedzieć, że przecież nie jesteś w stanie tego sprawdzić, czy będzie przyjemniej kobiecie, czy mężczyźnie. No tego się porównać nie da, to prawda. Ale możemy punkt na pewno G, powiedzieć, jest, że mężczyzna nie ma kobiecego punktu G. Okay. Czyli mężczyzna, jak uprawia seks dopochwowo, wobec niego jest uprawiany seks dopochwowo, to przyjemność ma zupełnie inną niż kobieta. Nie. Mniejszą na pewno. Kobieta ma obok pochwę, w związku z tym na przykład przecież można użyć i pochwy, i odbytu, i tak naprawdę ta ścianka pomiędzy jest przecież tak cienka, tak, że to wszystko czuć i kurczę, to wypełnienie jest jeszcze maksymalne. To jest dodatkowy jeszcze atut. Dobrze, nie dyskutujmy na temat wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, które się notabene zbliżają, więc akurat są nam w tej chwili najdroższe. Zwróćmy uwagę na różnice w budowie i na przyjemnościach. W związku z powyższym, Piotrze, czy przyjemność jest w seksie analnym? Jeśli chodzi o moją praktykę, to jest. Przyjemność jest w potencjale wszystkich ludzi. Czyli to tak naprawdę tutaj każdy ma możliwość odczuwania przyjemności. Tak, tak, tak. I to naprawdę nie jest, po pierwsze nie jest to kwestia odbytu, ale jeśli chodzi o jakąkolwiek zabawę analną, wszyscy jesteśmy uposażeni w bardzo bogatą sieć unerwień jeśli chodzi o sam odbyt, jeśli chodzi o odwieracz, i jeśli chodzi o całą odbytnicę i dalej tak samo. Ale to już chyba pierwsze pierwsze fakty na ten temat były w książkach Freuda, nie? Że to jest w ogóle po prostu połączenie właśnie nerwowe obok genitaliów, tam jest właśnie dużo, dużo po prostu obszarów, które mają nam sprawiać przyjemność i w ogóle przecież on pierwszy mówił o tej przyjemności u dzieci. No tak, te fazy. O fazie analnej, tak, faktycznie było coś takiego. I co, to się mówi ciebie, że aż takiego wczesnego wieku to fascynacja? No troszkę tak, ale z drugiej strony to jest, dlaczego takie tabu się z tego zrobiło, bo małe dziecko po pierwsze, no czuje, że jest mu dobrze, jak zrobi kupę. No porządną kupę, to nawet dorosły czuje, że jest mu dobrze. No właśnie, ale o tym zapomina, nie? I teraz później nagle od mamy czy taty, czy od kogoś słyszę, że nie, to jest fuj, to jest brzydkie, nieładne i ma taki kontrast, bo nie wie, co z tym zrobić. Jemu jest dobrze, a inni mu mówią, że kurczę, ale to nie. Znowu dotyczy to wszystkich praktyk seksualnych, większości. Ale w przypadku akurat seksu analnego to jest o tyle zrozumiałe, że jak gdyby sprzątać za każdym razem u fajdanego trzylatka, który się ubabrze w kupie, no to żadna przyjemność, tak? Więc może to stąd się też ktoś może odnaleźć w tym przyjemność, na tą potrzeby, ale faktycznie bardzo trudna kwestia z perspektywy rodzica. Niemniej jednak chcę podkreślić, że bardzo dużo napięć związanych ze sferą analną właśnie ma źródło w tym okresie wzrastania. I właśnie w zawstydaniu, właśnie w treningu czystości, to stąd bierze się duże napięcie w sferze analnej. I w sytuacji, kiedy, tak jak powiedzieliśmy, mamy tutaj ogromny potencjał odczuwania przyjemności, u facetów jest to tym bardziej wyjątkowy potencjał, że związany z punktem G, to te napięcia odcinają nas od naprawdę bardzo dużego procentu doświadczeń, które moglibyśmy sobie zorganizować. No dobra, to w takim razie o tym, jak przekonać tych nieszczęśników, którzy są, ograniczają się sami, to porozmawiamy sobie pewnie po przerwie, bo teraz chyba znowu następny utwór. No właśnie, mam wrażenie, że realizator chyba zapomniał o czasie. Coś z tym czasem. 37, 22, 14. Pójdźmy następny utwór. Czeka na konkrety. Będziemy następnym razem po prostu więcej gadali. Słuchajcie, ale a propos ten kawałek będzie troszeczkę nawiązywał do tego, co za chwilę. Frankie Goes to Hollywood. Relax. O, zdecydowanie, właśnie tak. Tutaj śpiewali relax, don't do it, ale my do it, więc jak to właśnie, jak do it? Jak to zrobić, żeby się zrelaksować? Myślę, że większość osób ma z tym problem, jak rozluźnić po prostu ten zwieracz. Najważniejsza sprawa.
Moim zdaniem, tak jak z każdą inną praktyką seksualną, podstawa to poczucie bezpieczeństwa. Żeby w ogóle próbować w parze, no to niekoniecznie od razu od wkładania wielkiego dilda, nie mówiąc o penisie. Więc podstawowa sprawa, bardzo ważna jest samodzielne eksplorowanie, zabawa. Czyli ćwiczymy, jeżeli chcesz próbować seksualnego, to raczej najpierw próbuję sam palcem podotykać, posprawdzać, jak to działa, co jest dla mnie komfortowe na poziomie takiej stymulacji samodzielnej, a dopiero potem można ewentualnie wejść na ten etap, na którym z kimś próbujemy, jak to działa w relacji. Bo zaczynasz od jakiegoś masażu na przykład w parze, tak? Masażu dookoła odbytu. Tutaj ja mówię teraz z perspektywy kobiecej, że ta przestrzeń pomiędzy pochwą a odbytem jest bardzo, bardzo czuła. No, z perspektywy mężczyzny jest też bardzo, bardzo czuła. Możemy ci na tym naprawdę zapewnić. Pomiędzy czym a czym? Pomiędzy, bo mi chodzi o pochwę i odbyt. Pomiędzy moszną a odbytem. Okej, dobra. Fantastyczne miejsce do masowania. Rimming też wchodzi w grę, tak? Rimming, czyli lizanie. Ale to już jest, wyjaśnijmy, bo może nie wszyscy wiedzą. To jest, tak, lizanie odbytu. Tak. Wejścia. Tak. No. Ale też te naprawdę wszelkie inne praktyki rozluźniające, które można stosować w kontekście każdego seksu. Ja przepraszam za banały, może nie będziecie zadowoleni, że takie drdymały prawie, ale nawet gorąca kąpiel relaksująca też jest bardzo ważna, tak? Bo tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o napięcia mięśniowe. Tak? A te napięcia często się w naszej pupie jednak kumulują. Oczywiście. A biorą się skąd? Z tego, co powiedzieliśmy przed chwilą. Biorą się z głowy, moi drodzy. I znowu, nawet takie zwyrodnienie jak ten seks analny, tak? Wszystko zaczyna się w głowie. Ja cały czas tłumaczę, że seks zaczyna się w głowie, nigdzie indziej, tak? Zaczyna się i kończy. I tak samo jest z tym tutaj. Fantastyczna informacja. Głowie, ale też w emocjach napięcia pojawiają się w kontekście emocjonalnym, a nie tylko w kontekście intelektualnym. Ktoś tu stracił telefon. Coś mi wypadło. Czyli co? Czyli ale jednak to ten relaks, tak. Okej, zacząć właśnie od pracy nad sobą samym, rzeczywiście, na przykład w trakcie masturbacji. Tak. Zacząć od małego paluszka, większego. Od małego paluszka z dobrze obciętym paznokciem. No właśnie. Zeszlifowanym najlepiej. Nie? Prawdę mówiąc, ślina jest naprawdę wystarczająca przy takich praktykach seksualnych, ale oczywiście, że im dalej, im więcej chcemy się pobawić, tym bardziej potrzebne są lubrykanty. Też na są bazie takie specjalne, analne, które mają jakieś właściwości rozluźniające. No ponoć są, to znaczy inaczej. Producenci twierdzą, że są. Na ile one rozluźniają, to ciężko stwierdzić, ale ponoć przynajmniej są. Może efekt placebo, słuchaj. Jak można sobie pomóc, to czemu nie? Ja polecam dużą czujność i eksperymenty są super, natomiast spora część specyfików, które są obecne na rynku w takim szerokim dostępie, mogą być dla wielu osób drażniące. Wszelkie te rozgrzewające właśnie są tak fenomenalne, natomiast jak się już ich użyje, to nie wiadomo, co dalej. Czy w ogóle iść się wypłukać, czy... To najlepiej takie na bazie wody sprawdzone, kupione. Proste, bez żadnych dodatków, to co bezpieczne, tak, w tym przypadku. Więc do it, relax. No dobra, a jak już w takim razie już jest relax, to powiedz mi w takim układzie, bo tak, mamy możliwość jak gdyby w zasadzie trzech rodzajów, tak, tego seksu. Albo i więcej. A właściwie dwóch rodzajów odbytów. Mamy rodzaj odbytu męskiego i rodzaj odbytu żeńskiego, damskiego. Czy jest różnica w podejściu? Znaczy, generalnie od tyłu, prawda? No, ale powiedzmy. To może w takim razie, skoro tu jest kobieta, to może nam powiedzieć o tym, jak to jest z kobiecej perspektywy. Tak? Nie, chodzi mi o coś zupełnie innego. Jak już nasz partner bądź partnerka, tak? No. Jakby zakładam, że jestem mężczyzną, tak? I mam tyłek męski, tyłek damski. Czy ja, będąc osobą aktywną, w tym momencie powinienem coś uważać, powinienem jakoś inaczej podejść do tych dwóch odbytów, no bo wiadomo, różnice anatomiczne są. Tak, no i one są podstawowym elementem tutaj świadomościowym, to co mówiliśmy, kwestia zakażeń i tak dalej, czy potencjalnego zapłodnienia jest tutaj istotna, tak? Zupełnie inaczej to w przypadku mężczyzn wygląda, inaczej w przypadku kobiet. Natomiast co do samej budowy i elastyczności, to znowu to jest kwestia tego, na ile jesteś przygotowany na taką zabawę po stronie osoby penetrowanej. Podejście różni się tak, jak różni się dla większości osób podejście do mężczyzny i kobiety, tak? Troszkę jest tutaj ta naleciałość i ona też nawet w tekście gejowskim ciekawie się manifestuje, tak? Czyli
Co do samego odbytu podejścia innego nie ma w mojej perspektywy. Natomiast jest inne podejście do seksu w ogóle z tą konkretną osobą, z tą konkretną płcią. Tak? Na czym ta różnica polega? No, różnica polega na tym, że przy podejściu do kobiety jest więcej zadbania o bezpieczeństwo. Jej komfort, tak, i bezpieczeństwo. Tak, po prostu tak. Ponieważ jesteśmy facetami, lubimy to robić, to jakby sprawa jest już prosta, konkretna, tu nie ma tabu. Tak. A w drugą stronę, to znaczy jeszcze raz zapytam o troszeczkę inną kombinację. A jak to kobitka chciałaby swojego faceta spenetrować na przykład odpowiednim dildo, straponem? Straponem, tak. I to też chyba w głowie. Myślę, że i to też trzeba takich facetów nie jest za wielu, którzy chcieliby, co? Kochanie, musimy pogadać. Nie, no bo znaczy to też jest sytuacja właśnie damsko-męska, ale może być też lesbijska tak naprawdę, tak? Bo jakby mówimy w ogóle o takich różnych, w ogóle wiele konfiguracji w tej chwili widzę przed sobą, bo jeszcze widzę nawet takie trójkątowe. Takie trójkąty, no bo przecież może kobieta mieć taką fantazję, że chce być jakby penetrowana i w pochwę, i w odbyt, nie? Ja teraz mam jakąś dziką wizję. Oczywiście, że tak. Wiedziałem, że popłyniemy. Wiedziałem, że przy tym temacie popłyniemy daleko. A już mi jest gorąco, wiecie, wyłączyłam klimatyzację. Chyba zaraz będę musiała ją włączyć. Dobrze, jakie było pytanie? Przepraszam, kochani, nie umiem się skupić. Jaka jest różnica w podejściu do odbytu damskiego i do odbytu męskiego? Tutaj Piotrek powiedział, że jak gdyby elastyczność, kwestia elastyczności to jest kwestia osobnicza, kwestia relaksu, kwestia spokoju. Po w takim razie utworze zapytam trochę bardziej konkretnie, bo znowu, w środku my mamy prostatę, wy macie macicę, tak? I o to pytam, czy jak gdyby tu jest jakaś konkretna różnica? Tak. Różnica jest, chyba Piotr zaczął o tym mówić, chociażby na początek higiena, tak? To jest bardzo ważne w kontekście tego, że jednak jeżeli wkładamy coś do pochwy, to nie możemy, to jakby docelowo, jeżeli wkładamy najpierw coś do odbytu, to nie możemy później tego włożyć do pochwy i to jest jakby podstawa. Tak. I wiele osób na pewno gdzieś w tym zakresie ma duży dyskomfort w ogóle, nie? Więc ta czystość, jakby jest problematyczna. Trzeba o tym może wcześniej usiąść, porozmawiać, ustalić. Może jakby, myślę, że kobiety tak sobie myślę w perspektywie takiej, że się boją, nie wiem, nawet jeżeli to jest palec, to żeby pamiętać, który palec gdzie był, żeby nie było takiej sytuacji, bo jednak nam dużo łatwiej jest to wszystkie stany zapalne, nie? Tak, tak, ale to znowu wracamy do tematu najistotniejszego w seksie w ogóle, tak, komunikacja. Komunikacja. Na ile mamy zgodę, czy na ile potrzebujemy przygotować się, wypłukać, oczyścić i tak dalej, i tak dalej. Na ile jednak ktoś ma otwartość na zabawy ekstremalne z fekaliami i tak dalej. To wszystko jest do dogadania. Gdzie są granice i w jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo wzajemne. Ale czy to znaczy, że to jest taki rodzaj jakby seksu, którego nie możemy tak spontanicznie? Tak po prostu? Musimy się wcześniej przygotować? Wszystko możemy spontanicznie, tylko trzeba liczyć się z konsekwencjami. Okej, dobra. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, bo poruszyłeś ten temat samego biegania do łazienki, robienia lewatywy i tak dalej. To tak, poza anteną. To jest faktycznie część dyskomfortu związanego z perspektywą seksualnego, ale też przy dużej wrażliwości, przy umiejętnym praktykowaniu doświadczenia swoich okolic intymnych, można dojść do takiego momentu, w którym czuje się, kiedy jesteśmy pełni w środku, a kiedy nie. I samo to czucie wystarcza za sygnał bezpieczeństwa, możemy w to iść teraz. Okay. Tak, może nie gwarancja, ale przynajmniej zwiększa prawdopodobieństwo. Słuchajcie, Red Hot Chili Peppers. Other Side. Wiecie, o co chodzi. No i co? Nic. Rozluźnieni? Tak? Nie. Już spenetrowani? Zapowiedziałam, że będziemy rozmawiać o różnych innych częściach ciała, które mogą się tam znaleźć. Znaczy tam, w odbycie. To znaczy się poza penisem normalnie, tak? I poza palcem. No to już o małym palcu już powiedzieliśmy, prawda? To co tam może się jeszcze znaleźć, no? Jaka część ciała? No rozumiem, że dwa małe palce na przykład. Co jeszcze, szanowni państwo, chętnie widzieliby w odbycie? Tak, mięciutko przechodzimy do fistingu, prawda? No na to wychodzi, No bo to, słuchajcie, no ale to też jest temat taki, który przeraża ludzi tak naprawdę. No. Ciebie przeraża? No mnie nie przeraża, co prawda. Tak, że nie przeraża, ewidentnie, że nie przeraża. Mnie nie przeraża, co prawda, ale, no ale znów, no, jak gdyby to jest... No dość nie tyle może dziwne, ile niespotykane, żeby człowiek był w stanie gdyby gdzieś tam
gdzie boli ten mały palec teoretycznie, tak? Bo takie jest wyobrażenie, że on boli. Tak, no ale tu znowu wracamy tak naprawdę... pięść. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Chodź. Ale przed chwilą mówiliśmy, że ja na niej mówię. Przepraszam. Słowa. Na słowo ciałem przestało. O matko. Dobrze. Słuchajcie, znowu wracamy do tematu, który liznęliśmy już. Relax. Tak naprawdę... Sorry. Tak naprawdę o czym mówisz, o tych wybałszonych oczach na sam pomysł penetracji ręką, tak? I to nie mówimy o dwóch palcach, mówimy o ręce do łokcia, a nawet jeszcze dalej. Też tak jest. Widziałem, tak. I dalej. Ta reakcja jest oczywiście uzasadniona, bo mało osób zapuszcza się na krańce internetu porno. Niemniej jednak to chodzi o to samo, o rozluźnienie, tak? Im większa elastyczność wewnętrzna, tym bardziej to nasze narządy się tam układają wedle naszej intencji, tak? I de facto oczywiście przy większości praktyk fistingowych i innych związanych z dużymi przedmiotami no nie obędzie się bez chemii, która wdychana czy zażywana w jakikolwiek inny sposób pozwala osiągnąć ten stan rozluźnienia. Czyli ten osłabiony popers. Tak, czasami popers to za mało. Ale o innych preparatach mówić nie będę. Tak. Słupki alarmowe. I tutaj to jest tak naprawdę kwestia znowu rozluźnienia, a nie tego, że to jest niemożliwe, że to jest ryzykowne ze wszech miar. Naprawdę im większa elastyczność i rozluźnienie, tym te wszystkie praktyki są bezpieczniejsze dla obydwu stron. Ale znowu tutaj mówimy o konsensualności, czyli o tym, że jeżeli mamy wchodzić w tak delikatne obszary, jak tak głęboka penetracja, no to kwestia oddźwięku osoby penetrowanej i pełnej świadomości, jak operować ręką w środku, no to jest podstawa. Nie namawiam nikogo. Daleko zaszliśmy. A ja bym się troszeczkę cofnęła jednak. Cofnęła dobrze, się do tego się. Momentu, gdzie jest prostata może. Tak? Nie tak dobrze. Głęboko. Bo tak sobie myślę, jakby po co, nie? Bo my tak jakby dywagujemy, rozmarzamy się nad możliwościami. Ale właściwie, bo powiedziałam trochę o stronie kobiecej i na przykład wcześniej nawiązywałam do tego, że jest blisko pochwy, więc ta przestrzeń po prostu, ta błona, która jakby jest bardzo cienka, więc bardzo łatwo wyczuć po prostu jedno w drugim i bliskość i tak dalej. W każdym razie to jest przyjemne, to jest jakby stymulujące, podniecające. A jak to jest z mężczyznami? Bo o tym nie powiedzieliśmy. Tak. Co to jest ten męski punkt G? Tak. Gdzie on jest i o co chodzi z nim? I słyszałam, i to są, nie słyszałam, dobra, to są fakty. Można mieć orgazm tylko poprzez stymulację tego punktu, tak, bez penetracji. I to orgazm nie w rozumieniu, o którym ja często mówię, czyli o falach ekstatycznych, które niekoniecznie muszą być związane z seksem jako takim, ale faktycznie orgazm z ejakulacją bez stymulacji penisa. Tak. Jest to realne i opiewane przez tych, którzy tego doświadczyli. A czy samemu sam mężczyzna jest w stanie sobie właśnie zrobić tak dobrze? No jest. Czy nie? Jest w stanie. Mhm. Fizjologicznie jest to możliwe, bo to o to samo chodzi, tak? Mhm. A gdzie ta prostata jest w ogóle? W którym miejscu? Znaczy, prostata jest w środku, tak? I teraz chcę powiedzieć o tym, czym dzielę się w różnych okolicznościach, mianowicie to jest teoretycznie proste. Przekaz główny dotyczący przyjemności seksualnego po stronie mężczyzny jest taki, że właśnie prostata jest kluczem. Niemniej jednak z mojej perspektywy, z moich doświadczeń, poszukiwań i wiedzy, jaką się dzielę, chodzi o zupełnie inne miejsce. Oczywiście prostata tak, ale ona jest na początku. Natomiast z moich doświadczeń, którym się podzieliłem z nauczycielami tantry i oni to wprowadzili w swoje praktyki, okazało się, że działa to nie tylko na mnie i na parę innych osób, ale to naprawdę idzie daleko. Wiele osób z tego korzysta. Ten punkt to jest pęcherzyk nasienny. Więc jednak jest punkt G u mężczyzny i to nie jest prostata. Nie. Ale co, że on się znajduje za jeszcze prostatą jakby? Tak. Fizycznie? Ciut wyżej.
ciut wyżej. Tak, za prostatą u góry. Instrukcję, narysujesz mi mapę. Kochanie, pokaż, jakie masz długie palce. No, a ja mam bardzo długie. No, takie, to się nada. Nie tylko długość ma znaczenie. I to, co jest ważne, to też kilka kroków wstecz. Mianowicie posługuję się takim hasłem kontrowersyjnym z perspektywy seksu hetero. Mianowicie tylko mężczyzna, który wpuścił w siebie, jest kompletny. Co? Powtórzyć? Tak, co wpuścił ja też w siebie? Nie rozumiem. Tak. Dlaczego? Dlatego, że choćby z prostego, ta prowokacja wskazuje na prosty element. A że mężczyzna hetero, który się zgodził na to, żeby kobieta go, czy mężczyzna... Który wpuścił w siebie, czy to będzie palec partnerki, czy to będzie palec partnera, czy to będzie penis, czy cokolwiek innego zabawka erotyczna, to doświadczenie u większości mężczyzn, którzy nawet mieli opory, zmienia diametralnie postrzeganie seksu w ogóle. Okay. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że jest to akt penetracji. Czyli którego w inny sposób nie doświadczą. Kulturowo jest absolutnie niezwiązany z męskością i z mężczyzną, z byciem mężczyzną, tak. Tak. Jest to z takiej perspektywy pogłębionej doświadczenie aspektu kobiecego w fizyczny, seksualny sposób. No fantastyczne. Tak, to nie są rozkminki duchowe, jinianki i tak dalej, tylko po prostu fizyczne doświadczenie bycia penetrowanym. Ale co za tym idzie, jest to zgodzenie się na wpuszczenie w siebie, na to, że ktoś przekracza tę barierę. Okej. Okay. Jest to fenomenalne. Muszę przerwać, niestety, ale... Maria, po prostu to jest niesamowite. Ta audycja tak, nigdy nie będzie nie kompletna. Nie da się inaczej, nie spenetrujemy. Słuchajcie, no na szczęście możemy to zostać na chwilę potem. So good. John Mellencamp. Ja dzisiaj sama siebie przerosłam, naprawdę. Zapraszam. Jezus Maria, całe życie z wariatami. Ja po prostu nie wytrzymam. Słuchajcie, jest 35 minut audycji mówionej, 20 minut muzyki, 35 minut teoretycznie na temat seksu analnego powinno wystarczyć. Okazuje się, że nie wystarczy ani 30, ani 55. Okazuje się tak naprawdę, że i 5 godzin i 5 miesięcy pewnie nie wystarczy, żeby omówić temat w całości. Ale dawno chyba się tak nie podnieciliśmy w trakcie audycji, co? Ja tak sobie myślę. Dobrze, że ta klimatyzacja tutaj jest. Uff. Dobrze. Ja przejmę trochę, przepraszam, pałeczkę. Przejmij. Dlatego, że przed przerwą poszedłem troszeczkę w innym kierunku, natomiast szalenie ważne jest to porównanie, którego też dokonuję, kiedy opowiadam o męskim punkcie G, mianowicie do niego należy podchodzić tak, jak do kobiecego punktu G. Czyli z początku, oczywiście potem można eksperymentować bardzo różnie, ale żeby w ogóle doprowadzić do przyjemnych odczuć w tej sferze, trzeba ogromnej delikatności. De facto z moich doświadczeń, nie tylko moich, wynika, że im delikatniej stymuluje się punkt G męski, tym większa przyjemność. Dlatego, że nie dochodzi do przestymulowania i można bardziej rozkoszować się tym, co się tam wydarza, odpala. Tu znowu wracamy do konsensualności. Właśnie zadbanie o poczucie bezpieczeństwa, rozluźnienie osoby, mężczyzny w tym przypadku penetrowanego, jest podstawą. Bez tego w ogóle o punkcie G można zapomnieć. Będzie przyjemnie na pewno, ale do tej przyjemności, do której niektórzy chcieliby się dostać tajnymi technikami, dostępu nie będzie. No właśnie, bo Piotr tutaj też powiedział a propos tajnych technik, że summa summarum, nie wiem, czy pierwszy raz mówisz o tym publicznie, tak. o tym pęcherzyku nasiennym i punkcie, gdzie on się tak naprawdę znajduje, jesteśmy, żenia, uprzywilejowani. Tak wyszło. Dziękuję wam za zaproszenie. Nikt tego jeszcze wcześniej od Piotra nie usłyszał, a jest to wiedza z mojej perspektywy bardzo interesująca i będziemy, mam nadzieję, jeśli się zgodzisz, kochanie, tak, zgłębiać temat pęcherzyka nasiennego, bo tygodniowy orgazm, o którym Piotr opowiadał na jednym z warsztatów, tak. No, brzmi naprawdę fascynująco. A powiedz dwa słowa na temat tygodniowego orgazmu. Bez skrępowania będę opowiadał w takim razie. Byłbym pozbawiony śmiałości w opowiadaniu o tym, gdzie zlokalizowałem punkt G męski i tym bardziej, gdybym nie miał potwierdzonych doświadczeń innych osób. Natomiast nie doszedłbym do tego doświadczenia, gdyby nie moje własne autonomiczne eksploracje. I pierwszy raz, jak udało mi się odkryć, no bo czytałem o tym w różnych przekazach i tak cały czas mi się coś nie zgadzało.
czytałem, ale to w sieci, a w książkach dostępnych o tym, o seksie analnym, i to wszystko jakoś było dla mnie zbyt uproszczone. Jak w ogóle podejście do seksu w tamtym okresie i wcześniej. Natomiast w momencie, w którym odkryłem przez stymulację mój własny osobisty punkt G, orgazm, który wtedy się odpalił, rzeczy samej tutaj dla słuchaczy ważna kwestia, to jest naprawdę tak intensywny orgazm, jak ten orgazm, którego doświadczamy w seksie genitalnym, tak? Czasami intensywniejszy. Ten orgazm w moim przypadku trwał falowo przez tydzień. To była taka przyjemność, która w mniejszym w intensywnym i delikatniejszym stopniu towarzyszyła mi non-stop przez tydzień. Możecie sobie wyobrazić, że takie odkrycie też zmienia percepcję rzeczywistości, ale też percepcję samego doświadczenia orgazmicznego. No bo skoro tam nie było już żadnej stymulacji, a ten orgazm trwał i trwał, to chyba o coś innego chodzi niż o samo dotykanie. Tak? To prawda, no drodzy panowie, nie pozostaje, no tutaj mówię tylko do panów, drodzy panowie, nie pozostaje nam absolutnie nic innego, jak jutro z rana samego iść do szefa, szefowej, poprosić o tydzień urlopu, dwa tygodnie urlopu, tydzień na ćwiczenia i drugi tydzień na orgazm. I co? Trenujemy. Ja w każdym razie mam zamiar. Mam nadzieję, że moi przełożeni się na to zgodzą. Żenia, co tam patrzysz, te swoje papierki? A nie, teraz mi się przypomniało, że dzisiaj czytałam taki żart w tej właśnie książce o tym, że w ogóle seks analny wszedł właśnie na salony, ale bardziej na salony telewizyjne, i że w którymś programie telewizyjnym, nie pamiętam jakby kto to był, ale jakiś słynny prezenter telewizyjny, Boże, jak się zapytałam. Jack Morin, autor tej książki, został zaproszony do studia i powiedział komuś, kto jest bardzo znany, nie wiem, kto u nas jest bardzo znany w telewizji, na przykład wojewódzki, że słuchaj, najlepszą opcją, żebyś jakby doznał tego orgazmu i tak dalej, to wsadzanie sobie codziennie pod prysznicem chociaż troszeczkę palca w pupkę. Miało to być śmieszne. Ale nie było, no dobra. Słuchaj, no tak to mnie. Bardziej po prostu chodzi mi o to, że zobaczcie, że na przykład to był przykład tego, że to weszło rzeczywiście w obieg, że to było po prostu w medium gdzieś publicznym puszczone. No i kogoś to może bawiło wtedy. Nie, ale słuchajcie, bo ja też tak naprawdę wtrącę się, odbierając tobie trochę głos. Może jesteś naszym gościem. I mamy mało czasu. Jezus Maria, minuta 48. Dobra, spieszę się w takim razie. Że rzeczywiście wygląda mi na to, że seks analny jednak zaczyna wchodzić na salony. Może nie tyle na salony, ile do mainstreamu. Bo pomimo tego, co ty powiedziałaś na samym początku naszej audycji, to być może będzie całkiem fajna klamra przed podsumowaniem, że dziewczyny młode, które studiowały jak gdyby o seksie analnym, nie mówiły. Tak? Na zasadzie usłyszały o tym, że jest audycja o seksie analnym i się nie udzielały. I to jest ewidentny dowód na to, że jak gdyby one traktują seks analny jako tabu. Ale z drugiej strony, no kurczę, coraz częściej się jednak o nim mówi. Coraz częściej gdzieś widać go w telewizji, coraz częściej można wyczytać o nim w internecie. No u nas też zagościł. Fakt faktem, że u nas zagoszczą jeszcze różne inne, nietypowe formy seksu, nazwijmy to. Ale on jednak całe szczęście, mam wrażenie, że wchodzi na salony jednakowóż, tak? I ta przyjemność analna zaczyna stawać się czymś, o czym przynajmniej można podyskutować. Zgodzić się albo nie zgodzić, ale przynajmniej porozmawiać. A czy tak jest? Też zwraca moją uwagę w gabinecie, że w obszarze seksualności bardzo często seks analny heteroseksualny, gdzie stroną penetrującą jest mężczyzna, jest cholernie atrakcyjny dla facetów. Ja tam się wcale nie dziwię. Może powiesz zaraz, jak starczy nam czasu, dlaczego, ale chciałbym tylko dokończyć kwestię, że tu jest bardzo proste przełożenie, o którym wspomniałaś. Bardzo często odbyt jest ciaśniejszy. Inaczej wygląda w ten sposób stymulacja penisa, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, często mężczyźni mają dużo fantazji erotycznych i jako fetysz mają pośladki kobiece. Tak? To prawda, one pięknie wyglądają. I wtedy penetracja analna to już jest w ogóle szczyt rozkoszy, tak? Więc to też z perspektywy pracy z ludźmi, bo tutaj sobie głównie mówiłem o teorii i o moich doświadczeniach, natomiast z perspektywy gabinetowej mogę powiedzieć, że naprawdę coraz więcej ludzi wprost mówi o tym, że ma z tego frajdę, że lubi to praktykować, i wcale nie widzę wśród ludzi takiego tabu, o którym powiedzieliśmy na początku. I bardzo dobrze. Od razu zrobiło się luźniej, prawda?
No i co? I czas nam się skończył. No niestety, znowu. A tu jest jeszcze tyle rzeczy do powiedzenia. A może zrobimy któregoś dnia drugą część audycji o seksie analnym? Chyba tak. Tak trzeba będzie zrobić. Bo ja doczytałam jeszcze tutaj, że jeżeli chodzi o seks heteroseksualny, analny, to jest nawet 30-40% osób. Które uprawiają. Eksperymentują, tak, próbują. Tak, ale jeszcze dodajmy kwestię. Musimy kończyć. Ale tak nie krzyczą na nas jeszcze. No już dajmy dokończyć. Jedno zdanie. Dobrze. No jedno zdanie, Piotrze. Krzyczą. Dobra, to jeszcze pokrzyczą chwilkę. Nie, Piotrek nie ma tych słuchawek. Jedno zdanie, kończ i kończymy. No, chciałeś coś powiedzieć? Nie, chciałeś coś powiedzieć. Nie, chciałem tylko rozwinąć kwestię książki. Dobra, teraz 23 za nami. Zaproszenie do eksploracji analnych, po prostu. Zapraszamy wszystkich w takim razie, żeby badali swoje odbyty swoich partnerów, swoich partnerek. Paluszkę. I mieli z tego jak najwięcej przyjemności. I o 23, nie wiem ile, równo o 23, niepotrzebnie krzyczą. I o 23 żegnamy się z wami, przede wszystkim z naszym gościem, Piotrem Jorem Grabowskim. Ja też żegnam. A żegnają się Żenia Aleksandrowa i Piotr Cywiński. I jednocześnie zapraszamy za tydzień na kolejną audycję Seks Wyszukaj w środę o 22.05. Dobra.